Nazywam się Paweł Sochacki. Jestem pastorem tego zboru, w którym jesteśmy dzisiaj. Moja droga z Panem Jezusem zaczęła się 30 lat temu, dokładnie w 2016 roku. Minęło 30 lat, kiedy Jezus stał się moim Panem, moim Zbawicielem. I przez te wszystkie lata staram się żyć dla Niego i służyć Mu. Wychodzi mi to różnie, ale mam nadzieję, że Pan Jezus działa w moim życiu, jest przy mnie, prowadzi mnie. No, dzisiaj też jestem z Wami. Co prawda nigdy nie byłem w organizacji Świadków Jehowy. Też muszę Wam powiedzieć, że nigdy w jakiś sposób szczególny nie zajmowałem się doktryną. Waszą doktryną. Nie jest to jakiś obszar szczególny moich jakichś tak zainteresowań. Natomiast powiem Wam też tak zupełnie szczerze, że kiedy zostałem poproszony o wykład na tej konferencji, to było to dla mnie nie lada wyzwanie. No bo nigdy nie przemawiałem do takiego audytorium. Często staję przed zborem, mniej więcej znam zbór, wiem jakie są potrzeby tego zboru. Natomiast stając przed Wami, trochę zastanawiałem się, jeśli tak dogłębić, czym się z Wami dzielić. No i tutaj brat przede mną jakby wskazuje mi, że trzeba normalnie do Was mówić. tak jak się przemawia do Kościoła. Natomiast ja przygotowałem na dzisiaj coś, co było moimi poszukiwaniami. To nie jest słowo, które przygotowane jest specjalnie tutaj na konferencję dla Was. To jest coś, co było moim przedmiotem zainteresowania. Sam się nad tym zastanawiałem, studiowałem. Ja to po prostu pozbierałem, troszeczkę pożytkowałem i przygotowałem na dzisiejsze spotkanie. Więc podkreślam, nie jest to wykład przygotowany na tę konferencję dla Was. To były moje osobiste poszukiwania i teraz umówmy się w ten sposób. Jeżeli coś się nie będzie zgadzać, a może tak być, to proszę Was, może nie na forum publicznym, ale gdzieś tam, ja tu będę do końca, to podejdźcie do mnie i porozmawiamy sobie, tak? Bo to będzie taki dosyć wykład techniczny, bym powiedział. Brat przemawiał do serca i cieszę się, że przemówił też do mojego serca. Jestem wdzięczny za to, bo to było wartościowe. A ja będę troszeczkę do rozumu przemawiał. Trochę tutaj mam sprzężenie, ale może dalej dużo mam. Więc ja będę bardziej do rozumu przemawiał. Słuchajcie, podstawą mojego rozważania będzie Kolosan, 2 rozdział, wersety 6-9. Ja później sobie sam bardziej jasno przedstawię tę prezentację. Będę się wspomagał obrazami, dobrze? Także będziecie mogli sobie podążać za tym, o czym będę mówił. List do Kolosan, rozdział 2, wersety od 6-9. Czytamy, ja posługuję się Biblią warszawską, tak zwaną, więc tłumaczenie będzie mieć Biblii warszawskiej. Tak więc, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak Was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby Was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. No i zginął mi werset 9, więc muszę, ja mam tutaj to wydrukowane czy przygotowane. A werset 9, z tego co pamiętam, brzmi, jak macie przed sobą? Już nie właśnie. Cielesnie cała pełnia boskości. Tak. A wszyscy macie tak samo. No dobrze. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Na czym chciałbym się skupić? Chciałbym się skupić na trzech wyrazach z tego fragmentu. Mianowicie Chrystus, Jezus, Pan. Po kolei. Kolejność będzie inna, bo kolejność będzie najpierw Jezus, Chrystus, Pan. Te trzy wyrazy. Wiecie, od czego zaczęły się moje rozważania, poszukiwania? Zaczęły się od tego, że zacząłem się zastanawiać, dlaczego słowo Jezus
wielu językach na świecie brzmi podobnie. Nie wiem, czy to zwróciliście na to uwagę, że słowo Jezus w wielu językach na świecie brzmi podobnie. Pamiętam raz takie przeżycie, byliśmy na nabożeństwie, byliśmy na urlopie z żoną, z rodziną na Węgrzech. Postanowiliśmy odwiedzić zbór. Kilka razy byłem na Węgrzech, więc kilka razy byłem w zborze, ale to przeżycie pamiętam, bo byliśmy w zborze, weszliśmy już, nabożeństwo było rozpoczęte, śpiewanie pieśni, no oni śpiewają po węgiersku, próbowałem rozpoznać melodię, czy znam tą pieśń, coś tam nie za bardzo, a później było kazanie. I mogę powiedzieć, że pierwszy raz czułem się jak na tureckim kazaniu, ale dosłownie jak na tureckim kazaniu. Bo nie ustaliłem przez godzinę, z jakiej księgi kaznodzieja mówię. Nie ustaliłem, mimo tego, że łącznie z tym, że sprawdziłem, gdzie ma Biblię otwartą i tak wzrokowo, miał tak otwartą w środku. I tak na centymetry mierzyłem i też moją też tak otworzyłem. I okazało się, że to nie z tej księgi, co głosił, co ja myślałem, że głosi, bo ja myślałem, że z Izajasza głosi. Nie byłem w stanie ustalić, ani jednego wyrazu nie rozumiem, tylko jeden wyraz rozumiem, Jezus. Jak mówił Jezus, to rozumiałem. I resztę nie rozumiem ani jednego słowa. Dokładnie ani jednego słowa. No i właśnie to są takie były moje rozważania, jak to jest, że to imię w wielu językach brzmi podobne. Zadałem sobie pytanie, jak naprawdę Jezus miał na imię? Jak naprawdę Jezus miał na imię? Jak do Niego mówiła mama? Jak do Niego mówili koledzy? Jak się do Niego zwracali? Co jest zawarte w tym imieniu? Więc spróbujcie ze mną przejść tą drogę. Najpierw zaczniemy od imienia Jezus. W Mateusza 1:21 mamy takie zdanie. Jest to tekst oczywiście nowotestamentowy, więc jest to tekst grecki w oryginale. A urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Jak naprawdę anioł kazał nazwać, też na imię, temu dziecku, które się miało narodzić. Więc oto będą moje rozważania. Patrzcie, podążajcie za mną, jak będzie, jakby się wam coś nie zgadzało, to później zapraszam, sobie porozmawiamy. Urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus, greckie Jezus, dokładnie tak brzmi, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. Według najlepszej mojej wiedzy, jaką mam, to anioł kazał nazwać to dziecko Jehoszua. Imię Jehoszua pochodzi od zbitki dwóch wyrazów. Od tak zwanego świętego tetragramu JHWH, od tego i od hebrajskiej Joshia, zbawienie. Więc mamy połączenie tych dwóch wyrazów, JHWH i Joshia, z tego nam wychodzi Jehoszua. To jest to imię, Jehoszua. Jeżeli weźmiemy święty tetragram, to zobaczcie analogię. J, H, Waw, czyli W. Mamy pierwsze trzy litery świętego tetragramu, bo się od tej strony czytamy. Pamiętajcie, tak? Od tej strony czytamy. Nie czytamy po polsku, tylko od tej strony. Mamy pierwsze trzy litery z tetragramu w imieniu Jehoszua. Tu jest już oczywiście napisane od tej strony, to się nie dało inaczej, tak? Czyli oryginalnie anioł, wiemy, dziecko urodziło się w rodzinie żydowskiej, tak? Matka była Miriam, nie Maria, tylko Miriam była Żydówką. No trudno, żeby w rodzinie żydowskiej dać dziecku greckie imię, wyobrażacie to sobie? No wyobraźcie sobie, że urodziło wam się dziecko i dacie mu niemieckie imię na przykład. Dalibyście w niemieckie imię, na przykład Adolf. Rozumiemy, tak? Tekst kanoniczny Nowego Testamentu to jest tekst grecki, ale przecież dziecko urodziło się w rodzinie żydowskiej.
Ono otrzymało imię zgodne z ich narodem, z ich kulturą. Więc to imię, bo musimy dojść, jak to się w ogóle w historii stało, że mamy tego, mamy imię Jezus, jak to się stało. Ja chcę do tego dojść po kolei, przedstawić wam, jak to się stało. A więc imię, dziecko otrzymało imię Jehoszua. Jehoszua, które jest zbitką dwóch wyrazów świętego tetragramu i Joshia. Tu jest tekst nieopunktowany, bo ma co lecieć, to może to pominąć. I teraz to imię miało swoje zdrobnienie, czyli wersję skróconą. Jehoszua to jest pełne imię, ale wersja skrócona tego imienia to jest Jeszu. Jehoszua i Jeszu. To jest wersja skrócona. Czyli została tylko J, tak? Pierwsza litera z tetragramu. Ale to jest to imię wersji. Wiecie, my mamy imię pełne, mamy imię skrócone. Dokładnie tak samo to wygląda w języku hebrajskim. Teraz co było dalej? A więc mamy w języku hebrajskim imię Jehoszua. W ten sposób to dziecko zostało nazwane. Takie jest pochodzenie tego imienia. W ogóle w języku hebrajskim było ciekawe, że jeżeli urodziło się dziecko, to można było dla niego wymyślić imię. Można było tak, że dany rodzic mógł wymyślić oryginalne imię dla swojego dziecka. Na temat na przykład jest takie imię jak Zorobabel, tak, imiona, tak, czy rozpowszechnił się Babilon. W zależności od okoliczności, sytuacji, albo mama dała na imię swojemu dziecku Jabez. To znaczy, że w bólach rodziło. To imię dokładnie ma takie znaczenie. Bólach rodziło. Więc tak mu dała na imię, wymyśliła dla niego imię. My to zazwyczaj bierzemy książeczkę i co dzisiaj jest modne, jak jest dzisiaj. I później mamy tak, że mamy co drugi to jest Janek, albo później co drugi to jest Michał, jak się urodzi, bo jest moda na imię, na dane imię. Natomiast jak mówię, tam to imię mogło być oryginalnie wybrane, wymyślone. Obserwowano dziecko przez 8 dni i 8 dnia, w dniu obrzezania nadawano imię. Więc jesteśmy w tym miejscu. To dziecko otrzymało na imię Jehoszua, w skrócie Jeszu. A więc skąd się wzięło imię Jezus? Nie wiem, żeby za dużo wam informacji nie wprowadzić, ale postaram się to w miarę uporządkować. Imię Jehoszua to jest dokładnie to samo imię, które nosi nasz biblijny Jozue. Nie wiem, czy wiecie, ale Jozue w ogóle w Biblii nie występuje. W Biblii nie ma Jozuego. Oryginalnie nasz biblijny Jozue miał na imię Jehoszua. To jest to imię. Ono jest wielokrotnie w Biblii hebrajskiej użyte wobec tej osoby. I teraz co było dalej? Jeszcze wam powiem, jak to się stało, że dzisiaj mamy Jozuego zamiast Jehoszua. Też wam powiem, dlaczego to się tak stało. Teraz co jest dalej? O, tu mamy to stwierdzenie, na przykład tutaj. To jest pierwszy raz, kiedy imię Jozue pojawia się w Biblii, to jest 2 Mojżeszowa 17:9. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, oryginalnie tam jest użyte słowo Jehoszua. Wybierz tam mężów i wróć do boju z Amalekitami. I w każdym miejscu Starego Testamentu, gdzie my mamy wpisane imię Jozue, występuje imię Jehoszua. Bo tak miał oryginalnie na imię Jozue. I teraz, nie wiem, czy kojarzycie ten znaczek 70, to jest tak zwana Septuaginta. Septuaginta to jest tłumaczenie Tanach, czyli tłumaczenie starego, to co my nazywamy Starym Testamentem, na język grecki. To tłumaczenie miało miejsce w III wieku przed Chrystusem, możemy średnio określić rok 250 przed Chrystusem. Dla Żydów żyjących w diasporze, czyli dla Żydów, którzy wyemigrowali z ziemi Izrael i szczególnie mieszkali w Aleksandrii, w Babilonie. Oraz w rozproszeniu w innych narodach,
była potrzeba przetłumaczenia Biblii hebrajskiej na język grecki, ponieważ w tym okresie w diasporze zaprzestano mówić językiem hebrajskim. Dlaczego zaprzestano mówić językiem hebrajskim? Dlatego zaprzestano mówić językiem hebrajskim, ponieważ w tamtym rejonie dominująca była kultura grecka. Język grecki był najsilniejszym językiem, który był rozpowszechniony w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Więc Żydzi, drugie, trzecie pokolenie, które mieszkało w diasporze, przestało mówić po hebrajsku i zaczęło mówić po grecku i potrzebowali dla siebie tekst Pisma Świętego w języku greckim. I kiedy ta potrzeba narastała, zebrali się uczeni hebrajscy i przetłumaczyli Tanach, przetłumaczyli Stary Testament z języka hebrajskiego na język grecki. I tutaj mamy właśnie ten pierwszy jak gdyby ten główny punkt, dlaczego Jezus to Jezus. Skąd się to wzięło? Mianowicie tłumacze Septuaginty, chcąc oddać imię Jehoszua, imię Jozue, ale oryginalnie Jehoszua, wymyślili greckie imię Jezus. To się stało w III wieku przed Chrystusem. Oni użyli w Septuagincie, wszędzie tam, gdzie jest Jozue, w Septuagincie, czyli w greckim tłumaczeniu, występuje w imię Jezus. To jest taką zrobioną analogię. Jehoszua to jest w Grece Jezus. Skąd się to wzięło? Bo to możemy te badania prowadzić dalsze, skąd się to wzięło. To się wzięło bardzo z tego, że po hebrajsku Jeszu, czyli to Joshua albo Jeszua, w języku arabskim brzmi Jeszu. W języku arabskim brzmi Jeszu. Więc idąc tym tropem, zrobili transkrypcję fonetyczną i z Jeszu zrobili Jezus. To jest proste. Tak jak dzisiaj na przykład jest u nas siostra z Ukrainy, ona ma na imię Ilija po ukraińsku. Jak ona się podpisuje? Jak ona pisze? Ona jakby się podpisała na kartce, to napisała I, Li, długie J i A. I stworzyła wyraz, który w Polsce w ogóle nie istnieje. W Polsce nie ma takiego wyrazu, ale ona co zrobiła fonetycznie, zapisała polskimi literami swoje imię, fonetycznie zapisała. Tak samo Michael, angielskie imię Michael. Jakbyśmy zapisali po polsku, to jakby był Michael? M, A, K, Mike, E. Jakieś tam, byśmy wrzucili, tak? Stworzylibyśmy wyraz, który nie istnieje. Dokładnie tak jest z imieniem Jezus. Jezus. Czyli arameńskie Jeszu oddano greckim Jezus. I tak powstał Jezus. A nim był najpierw Jozue. Czyli starotestamentowy Jehoszua, czyli Jozue w Septuagincie oddany został imieniem Jezus. A to jest jak gdyby droga, jak do tego doszło. I za tym Nowy Testament, napisany w języku greckim, hebrajskie imię Jehoszua, czyli imię naszego Pana i Zbawiciela, arameński Jeszu, został oddany tak jak w Septuagincie przez imię Jezus. Tak został oddany. Więc to jest jakby pierwsze wyjaśnienie, dlaczego Jezus ma na imię Jezus, dlaczego Jehoszua stał się greckim, po grecku Jezus. Dlatego, że najpierw zrobili to tłumacze Septuaginty. Jozue, czyli Jehoszuę, przetłumaczyli tym imieniem. Nie wiem, czy wiecie, bo teraz już tak na dodatek powiem, że w Nowym Testamencie imię Jozue w ogóle nie występuje. Mamy tylko dwa teksty, gdzie jest użyte imię Jozue w Nowym Testamencie, raz w Dziejach Apostolskich, a drugi raz w liście chyba do Hebrajczyków, dwa razy jest użyte. I w obydwu tych miejscach w Grecji jest użyte słowo Jezus. Obydwu tych miejscach. Więc skąd się w ogóle wziął Jozue? Jozue się wziął z tego, że w III-IV wieku po Chrystusie taki uczony jak Hieronim, to jest IV wiek po Chrystusie, tłumaczył Biblię hebrajską na łacinę. Tak? Tłumaczył Biblię hebrajską na łacinę. I właśnie Hieronim wobec Jehoszuły użył imienia Jezus, Jozue. Użył imienia Jozue. I za
za tym człowiekiem, za Hieronimem przyjął cały świat. To przyjął cały świat. Więc Jozue dopiero pojawił się w IV wieku po Chrystusie. Do tej pory zawsze był Jehoszua, a w tekście greckim był Jezus. Dopiero od IV wieku mamy imię Jehoszua. Więc mamy pierwsze wyjaśnienie. Co tam jest dalej? O, to ja już to wszystko powiedziałem. Więc hebrajskie Jehoszua, arameńskie Jeszu, transkrypcja fonetyczna na greckie Jezus i transkrypcja fonetyczna na inne języki. Widzicie, dlatego imię Jezus w wielu językach brzmi tak samo. Bo to jest transkrypcja fonetyczna. Dlatego będzie brzmiało tak samo. Dobrze. A więc dosłowne znaczenie imienia. Hebrajskie Jehoszua, Jahwe zbawia. Greckie Jezus, Pan Bóg dający zbawienie. W języku polskim słowo Jezus oznacza Bóg zbawienie, zbawia. Takie jest jak gdyby dosłowne znaczenie imienia Jezus. Jeżeli my dzisiaj używamy tego imienia, mówimy Jezus, musimy jak gdyby czuć, wiedzieć, że pod tym imieniem czuje się to stwierdzenie. Tam jest ukryte to twierdzenie, Jahwe zbawia. To jest, tam jest ukryte to. Bo takie było oryginalne imienie naszego Pana. Oryginalne imię naszego Pana oznaczało JKWH zbawia. I my dzisiaj musimy pod tym imieniem czuć, rozumieć to samo. Dobrze. Czy to było jasne? Czy zamieszałem strasznie? Było to jasne? A słuchajcie, zgadza się z tym, co wy wiecie? Czy coś pomieszałem? Tak? Zgadza się? Proszę? To z tym, co obecnie wiecie, to się zgadza. Dobrze, to dobrze. To mogę teraz dalej coś o Chrystusie powiedzieć. Skąd się wziął ten drugi człon Chrystus? Tak? Drugi człon teraz. Skąd się... No bo powiedzcie mi, co w języku polskim oznacza słowo Chrystus? Ale czy istnieje takie słowo w ogóle w języku polskim? Czy ono istniało? Czy zostało wymyślone? Czy to słowo zostało w pewnym sensie wymyślone, czy stworzone w konkretnej potrzebie? Tak, ono, takiego słowa w języku polskim, czy używa się słowo Chrystus tak na co dzień wobec jakichś czynności? Nie, to jest słowo stworzone w konkretnej okoliczności. Tego słowa w języku polskim w ogóle nie ma, nie było go wcześniej. Ale zostało stworzone. I teraz, jak teraz będziemy rozważać słowo Chrystus? Tak? Hebrajskie Mesja, namaszczony, czyli pomazaniec Pana, pomazaniec JHWH. To mamy, to jest to słowo wyjściowe, Mesja, namaszczone, pomazaniec. I znów idziemy do tekstu, do języka greckiego. W języku greckim istniało słowo czasownik krio i ten czasownik oznaczał smarować, namaszczać. I na przykład bukłaki, które były zrobione ze skóry, po jakimś czasie, co się działo ze skórą? Skóra się staje twarda. I jak skóra się starzeje, staje się twarda, postaje się mało odporna i bukłaki stare będą co zrobić? Pęknąć. Ale te bukłaki można regenerować. Jak się regeneruje stary bukłak, jeżeli jeszcze nie jest pęknięty? Robi się chrio. Namaszcza się go olejem. Nie wiem, czy macie krótkie skórzone, teraz już nie są takie bardzo modne, ale dawniej, jak byłem w modzie krótkie skórzone, jak ktoś chciał utrzymać świeżość swojej krótki skórzanej, to co należało zrobić? Wazelinować, przepraszam za określenie, ale dokładnie tak to się działo, tak? Brało się kurtkę i się ją nacierało wazeliną. Nacierało się kurtkę wazeliną. I ona stawała się jaka? Miękka, stawała się taka nieszczelna. I właśnie ten czasownik chrio używano w momencie, kiedy jakąś rzecz smarowano oliwą, olejem, namaszczano. I czasownik grecki chrio nie oddaje dokładnie tego, o co chodziło w Mesjach. To nie oddaje tego, bo tam w Grece to jest wyraz stricte techniczny, tak? A w hebrajskim co oznaczał? Oznaczał osobę, pomazańca. No ale był wyraz, więc teraz, kiedy dokonywano achristos w języku greckim, jaki namaszczony, tak? Przynajmniej Chrystus znaczy namaszczony, pomazany.
Tak? Więc takie mamy jakby ten rozwój. Nie? I mamy tą transkrypcję fonetyczną, czyli Chrystos po grecku, po polsku wyjdzie co? Chrystus. Tak? Czyli mamy Mesja, hebrajski, został oddany greckim wyrazem chrio albo Chrystos i później mamy polskie Chrystus. Z tego wychodzi Chrystus. Ale ja bym chciał troszeczkę więcej wam powiedzieć na temat znaczenia tego hebrajskiego Mesja, dlatego że, jak już wspomniałem, to greckie Chrystus nie oddaje tego wszystkiego. Więc hebrajskie znaczenie Mesja jest takie, że kapłan, tak? Mamy kapłanów. I mamy tekst z drugiej Księgi Mojżeszowej, 29, od 5 do 7. Potem weźmiesz szaty i przyodziejesz Aarona w tunikę, w płaszcz pod efod, efod na pierśni i opaszesz go pasem efodu, na jego głowę włożysz zawój i przymocujesz święty diadem do zawoju. Potem weźmiesz olej namaszczenia, wylejesz na głowę i namaścisz go. Tam chodziło o to, że był olej, specjalny olej namaszczenia, który był używany do specjalnych celów i on był wylewany na głowę kapłana i to nie tak wylewany, żeby się zrobiło kropkę na czole albo krzyżyk na czole, tylko się wylewało ten olej na jego głowę. Ten olej spływał po jego włosach, po jego brodzie, oblali go tym olejem, wylali na niego cały róg oleju. I to miało symbolizować i to ten olej zlewający się, spływ ściekający po nim symbolizował to, że jest wybrańcem, że jest pomazańcem Pana. I podobną rzecz robiono wobec królów. Podobną czynność w Izraelu wykonywano wobec królów. Bardzo znany fragment, 1 Samuelowa 16:13. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do Ramy. Dokładnie to samo robiono z królami. Tu mamy opis, kiedy prorok Samuel wylewa na głowę Dawida w obecności braci, wylewa olej namaszczenia i on staje się pomazańcem Pana. Zobaczmy, co się dzieje. Od tego czasu Duch Pański spoczął na Dawidzie. To nie było tylko takie symboliczne, taka symbolika, że symbolicznie się coś wydarzyło, tylko za tą symboliką szło jakieś Boże działanie. Bóg się przyznawał, oto mój pomazaniec. Tak? A więc namaszczonymi pomazańcami byli kapłani i królowie. Niektórzy jeszcze odnoszą, że pomazańcami byli prorocy, ale mamy tylko jeden przykład w Biblii. I tam jeszcze nie jest dokładnie powiedziane, że na Elizeusza został wylany olej namaszczenia. Nawet tam tego nie ma. Jest tylko zdanie do Eliasza, że namaścisz na swoje miejsce Elizeusza, ale opisu namaszczenia już nie ma. Więc ja jakby nie wykraczam poza to, co mówi Biblia. Jesteśmy pewni, że namaszczono kapłanów i namaszczono królów. Tak? I namaszczenie oznaczało oddzielenie przez Boga dla sprawowania urzędu lub ważnej funkcji z nadania Bożego. Oznaczało Boże wyznaczenie do czegoś oraz Boże wyposażenie do wykonania tego zadania. Pomazańcy Jahwe byli otaczani wielkim szacunkiem. Bycie pomazańcem Jahwe wiązało się z wybraniem i godnością. W Izraelu to byli ludzie, o których wiedziano, że to są Boży pomazańcy. Należy im się szacunek, uznanie. I teraz, jeśli popatrzymy, co się działo dalej, to prorocy, starotestamentowi prorocy zapowiadali tego szczególnego Maszcha, tak? Zapowiadali tego eschatologicznego Mesjasza i ten termin Maszach zaczął oznaczać osobę zapowiedzianą przez Boga Jahwe, który ostatecznie rozwiąże problem zła, grzechu i śmierci w tym świecie i ustanowi królestwo mesjańskie. Na takiego Mesjasza czekał Izrael. Byli wcześniej pomazańcy, byli wcześniej ci, którzy byli namaszczani na królów i na kapłanów, ale prorocy zapowiedzieli tego szczególnego, wyjątkowego Mesjasza pomazańca, który ustanowi królestwo mesjańskie i rozwiąże problem zła, grzechu na tej ziemi. I to jest właśnie... Tu mamy prosa mesjańską, że on nie będę czytał, żeby nie przedłużać tego mojego wykładu. To tylko tak dla informacji. Te prosa mesjańskie są na przykład w Samuelowej,
to będzie pierwsza, druga Samuelowa, Izajasza, to są te zapowiedzi proroków, oczekiwania na tego szczególnego, na szczególnego Mesjasza. No to może tylko tyle. Więc słowo Chrystus jest tłumaczeniem hebrajskiego pomazany, namaszczony, i słowo Chrystus oznacza tego szczególnego Mesjasza, pomazańca, na którego czekał Izrael i który przyszedł, by rozwiązać problem grzechu i ustanowić Królestwo Mesjańskie. I teraz mamy trzeci termin, który w tym tekście Kolosan występował. Mówiłem Jezus, Chrystus i teraz będzie słowo Pan. Słowo Pan. Jaka jest geneza tego słowa? W języku hebrajskim mamy słowo Adonai, tak? I to jest główne słowo oznaczające Pan. W języku hebrajskim Adonai. Bardzo często w Biblii hebrajskiej słowo Adonai jest użyte. W języku hebrajskim, w Biblii hebrajskiej, tak zwany ten święty tetragram, występuje też bardzo często. I Żydzi po to, by nie wymawiać tego imienia, zamiast tego imienia świętego wymawiali w to miejsce Adonai. Czyli mamy te dwa imienia, Adonai i JHWH. Adonai jest liczbą Boga. Tak, wiem, od Ad Adonai. To jest liczba Boga wieloraka. Natomiast tak samo Elohim jest liczbą Boga. Ale to użycie liczby mnogiej ma swoje znaczenie, że wskazuje na wielość, tylko to jest podkreślenie majestatu, tak? Czyli użycie liczby mnogiej Pany, tak? Pany albo Panowie, albo Elohim, Bogowie, ma podkreślić majestat, wielkość, tak? Takie jest jakby zastosowanie w tamtych miejscach tego wyrazu. Natomiast, nie wiem czy wiecie, ale w Biblii hebrajskiej istnieją takie zbitki, na przykład jak w 1 Mojżeszowej 15:8. To mówi Abraham, a on odpowiedział, Abraham zwraca się do Boga, on powiedział, Panie, powiedział do niego Adonai, Panie Jahwe, po czym poznam, że ją posiągnę. Istnieje zbitka tych dwóch wyrazów. Abraham zwrócił się do Boga, Adonai, i na jednym oddechu i później użył to tego JHWH. Bo często jest inaczej, często jest Elohim i JHWH, ale istnieje ta zbitka. Panie Boże. Kilkakrotnie w Starym Testamencie takie połączenie występuje. I teraz Panie Boże to jest połączenie Adonai i JHWH. To jest takie połączenie. Panie Boże. No i teraz powiedzcie mi, co mieli zrobić tłumacze Septuaginty. Teraz jest tłumaczy, ten tekst jest tłumaczony na język grecki. Tak? I teraz trzeba wymyślić, trzeba znaleźć odpowiedni wyraz dla Adonai i odpowiedni wyraz dla... No bo gdyby to zostało w języku hebrajskim, ale mówimy o tekście greckim. Nowy Testament jest też napisany w języku dialektos greka, tak? Czyli taka greka dialektyczna. Tak? Czyli mamy te wyrazy Adonai i ja. Więc tłumacze Septuaginty zrobili następującą rzecz, że zarówno słowo Adonai, jak i słowo JHWH oddali greckim Kyrios. Obydwa te słowa oddano greckim Kyrios. Obydwa. Czyli w tekście Septuaginty wszędzie tam, gdzie było użyte słowo Adonai jest Kyrios, wszędzie tam, gdzie jest użyte JHWH jest słowo i słowo kyrios. Po prostu to jest tłumaczenie, tak? czyli są wyrazy greckie. Tak? Czyli jeżeli chodzi o... A teraz jeżeli chodzi o użycie kyrios w Nowym Testamencie. Co słowo kyrios oznacza w Nowym Testamencie? Bo to słowo jest szerokie, bo to jest słowo, które ma wiele zastosowań. Po pierwsze, kyrios to znaczyło sposób zwracania się do innych z szacunkiem. Tak było to słowo używane w tamtej kulturze. Jeżeli do kogoś zwracamy się z szacunkiem, używano słowa kyrios. Mamy tutaj przykłady w Nowym Testamencie, gdzie takie zastosowanie słowa kyrios. Dalej. Sposób zwracania się do rabinów i nauczycieli też zwracano się, czasami używano właśnie do greckiego słowa kyrios. Czasami słowem kyrios zwracano się do właścicieli majątku ziemskich, do kogoś możnego, zamożnego, ważnego.
słowo Kyrios nadawał sobie władca jakiegoś narodu, który czynił siebie Bogiem. Przypisywał sobie tytuł Kyrios. Dalej. W Nowym Testamencie słowo Kyrios jest tytułem samego Boga. To są te fragmenty. To jest moje studium. Ja to szybko robię, bo mnie nie chcę przeczytać. I słowo, w końcu tytuł Kyrios jest przypisany w wielu miejscach naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Więc, podsumowując, greckie słowo Kyrios jest w bezpośrednim tłumaczeniu, jest tłumaczeniem dwóch hebrajskich słów Adonai i Jodhabucho. I takie też ma zastosowanie w tych dwóch obszarach, że słowo Kyrios jest używane w stosunku do Boga, jest używane w stosunku do Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiem, co jeszcze mi się pojawiło, już zapomniałem. Aha, podsumowanie mi się pojawiło. To znaczy, że zbliżamy się do przerwy, tak? To nie wiem, czy to jest jakaś pocieszająca wiadomość, ale Pan Jezus Chrystus. Kyrios Jezus Chrystus. Ale wytłumaczcie mi, co to teraz znaczy. Czy coś po moim wykładzie jest jaśniejsze, czy wszystko zamieszane? No, co to znaczy? Pan... No rozumiem, to jest po polsku Pan Jezus Chrystus, po grecku Kyrios Jezus Chrystus. Tak, ale teraz Pan, no Pan, co trzeba, że rozumiem po słowie Kyrios, co po słowem Jezus, a co po słowem Chrystus. Tutaj musimy zmierzać do odkrycia oryginalnych znaczeń tych terminów. Co to oryginalnie oznacza? Tutaj jak gdyby zmierzamy do tego oryginalnego odkrycia. Znaczenie. Pan. Po pierwsze zaczniemy od Pan. Pan grecki Kyrios odnosi się w Biblii hebrajskiej do Adonai i do JHWH. Bo tym słowem zostały przetłumaczone te dwa wyrazy hebrajskie. Odnosi się i do Adonai, i do JHWH. Kyrios. Dwa. Jezus odnosi się do hebrajskiego Jehoszua, to znaczy JHWH zbawia. To jest drugie znaczenie. I trzecie. Chrystus odnosi się do hebrajskiego Maszja, oznacza pomazańca JHWH. Zobaczmy, w tym stwierdzeniu Pan Jezus Chrystus mamy gdzieś pod tymi stwierdzeniami, w oryginalnym znaczeniu, pod słowem Pan jest ukryte Adonai i jest ukryte Jahwe. Pod Jezus jest ukryte Jehoszua, czyli Jahwe zbawia. Pod Chrystus jest ukryte hebrajskie Maszja, czyli Pan pomazaniec. JHWH. Tak jest jak gdyby bezpośrednie przełożenie, wyjaśnienie tych terminów polskich. Pan Jezus Chrystus, greckiego Kyrios, Jezus Chrystus. To jest tam ukryte pod tymi wyrazami. Jak powiedziałem, to były takie badania, które ja prowadziłem na własny użytek, tym się z wami podzieliłem. Chciałem to wiedzieć, bo ja wychodzę z takiego założenia, że moja wiara, ja chcę, żeby moja wiara była rozumna. Ja chcę wiedzieć, w co wierzę i dlaczego wierzę. Dlatego, co wierzę, szukam biblijnych, solidnych fundamentów. Ktoś by pomyślał tak, zielonoświątkowcy to są tacy ludzie, którzy bardziej na emocjach jadą i naprawdę tylko, żeby byli poruszani, żeby się kołysało wszystko i nie wiem, ruszało, to wtedy oni są szczęśliwi i zadowoleni. Niekoniecznie. Ja oczekuję tego od samego siebie i samemu sobie stawiam to wyzwanie, że chcę wiedzieć, w co wierzę i dlaczego w to wierzę. Dlatego też różne prawdy biblijne staram się dociec, skąd one się biorą i skąd one wypływają. I podsumowując to, co dzisiaj wam powiedziałem, czyli próba wyjaśnienia tych trzech terminów Pan Jezus Chrystus, co się pod tymi terminami kryje, w konsekwencji dochodzimy do Kolosan 2:9.
Dochodzimy do Kolosan 2:9, gdy apostoł Paweł mówi, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak chodźcie, na końcu mówi, gdyż w Nim, w Chrystusie, mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości. I jak powiedziałem, nie chcę nic tutaj na siłę, chcę was zostawić jak gdyby z tymi przemyśleniami. To jest jak gdyby dla waszych przemyśleń, dla waszych rozważań, dla waszego jak gdyby no, mierzenia się z tekstem Pisma Świętego. Jak powiedziałem wcześniej, to były moje osobiste rozmyślania, rozważania, a z nimi się chciałem z wami podzielić. To tyle z mojej strony.